Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na kanale Chrobry Szlak. W kolejnej naszej rozmowie dzisiaj znowu pochylimy się nad tematem imigracji, nachodźców, Unii Europejskiej. Generalnie dużo się o tym mówi, dużo się mówi o przed wyborami, a jeszcze więcej chyba się mówi po wyborach. O tym dzisiaj porozmawiam z moimi Państwa gościem, którym jest pan doktor Sławomir Ozdyk. Witam serdecznie. Panie redaktorze, szanowni Państwo. Na początku oczywiście zachęcam do kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy. Także zachęcam do wsparcia naszych mediów. Tylko dzięki Państwu możemy takie materiały produkować. Właśnie temat niewygodny. Tyle się wątków namnożyło, że trudno wybrać ten, od którego należy zacząć, bo to, że mamy presję migracyjną na granicy polsko-białoruskiej, to jest jakby już fakt od dawna znany. Potem mieliśmy tą sytuację z zatrzymaniem żołnierzy, ze śmiercią żołnierza, ale to w zasadzie już wcześniej, jeszcze przed wyborami do Europarlamentu, mieliśmy okazję w dużej mierze omówić. Natomiast teraz jest jakby zaostrzenie, jest strefa buforowa, natomiast na przykład dowiadujemy się z takich nieoficjalnych doniesień, że kilku aktywistom tak zwanych organizacji humanitarnych Straż Graniczna do tej strefy buforowej powystawiała przepustki. No już nie mówię o tym słynnym doniesieniu, z czego się wielu nabijało, że tam imigranci okupują przystanek i ludzie się boją. No ale jeśli Straż Graniczna pozwala tak naprawdę wspólnikom w przemycie ludzi wchodzić do strefy zamkniętej, no to czy przypadkiem nie mamy do czynienia z po prostu zwykłym teatrem pewnego rodzaju? Już przed wyborami do Europarlamentu ostrzegałem, że sytuacja po wyborach nabierze tempa. To jest bardzo prosta. Rząd warszawski już nic nie musi. A wybory prezydenckie oczywiście za rok czasu, ale pamięć wyborcza w Polsce jest dwutygodniowa, więc Państwo sobie o tych wszystkich kwestiach pozapominacie w międzyczasie. No jesteśmy państwem z mchu ciny, z bardzo prostego powodu. Wszyscy ekscytują się w mediach mainstreamowych granicą wschodnią, ale gdyby nie dziennikarze, co bardziej dociekliwy, to do mediów mainstreamowych, poza naszym gadaniem tutaj na Chrobry Szlak i w innych naszych bańkach prawackich, nie przebiłaby się informacja, iż mamy również bardzo poważny problem na granicy zachodniej. Natomiast wracając do granicy wschodniej, to oczywiście to jest totalny absurd. Totalny absurd. A żeby mafijni przemytnicy ludzi, którzy postują w mediach społecznościowych, jak zgarynają z granicy wschodniej subsaharyjczyków, przewożą ich w głąb Polski, dostawali jeszcze przepustki, mogli w ogóle wchodzić do strefy buforowej, to jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Ale, jak mówi klasyk, czas był przywykły. Gdyż, powtórzę raz jeszcze, warszawski rząd to jest tak zwany teatr dla gojów. Nie ma tutaj nic, co by powinno nas dziwić. Aktywiści powinni być trzymani na odległość 300, 400, 500 kilometrów od granicy wschodniej, od granicy zachodniej. Najlepiej gdzieś w środku Polski ich tam zgromadzić i tyle. Gdyż oni swoimi działaniami, szanowni państwo, wspierają aktywność przemytniczą. Przemytnicy wiedzą, że mogą na nich liczyć. Przemytnicy dzielą się ich numerami telefonów, ba więcej, na hasło Grupa Granica przemytnicy oferują imigrantom, nachodźcom, uchodźcom, jak zwał, tak zwał, rabaty w przewiezieniu do Republiki Federalnej, rabaty. Biznes jest, jaki jest, każdy rozsądny to widzi, natomiast wszystkie lewicowo-lewackie media, wszyscy lewicowo-lewaccy politycy będą nam wtłaczać do głowy, iż tutaj mówimy o uchodźcach,
którzy uciekają przed bombami, szanowni państwo. Tylko że na zdjęciach, na filmikach nie widzicie uciekających rodzin, tylko zauważycie, szanowni, dużych, silnych, zdeterminowanych mężczyzn, obeznanych z walką, obeznanych z bronią palną i będących wychowanymi pod w duchu całkowicie innego kodu kulturowego. Ten kod kulturowy, w którym oni są wychowani, dotyczy także kodu popełnianych przestępstw. Jest takie sformułowanie, które ostatnio użyła pani Nancy Faeser, pani minister spraw wewnętrznych Niemiec. Kod przestępczy, kod popełniania przestępstw. To jest całkowicie inna bajka, mówiąc już kolokwialnie, aniżeli to, z czym my mamy na co dzień do czynienia w Polsce czy w Europie Zachodniej. No w Europie Zachodniej oni się już bardziej do tego przyzwyczaili. Powiedzmy sobie, z czym my mamy do czynienia w Polsce. I tutaj ten próg wrażliwości popełnienia przestępstw jest bardzo, ale to bardzo obniżony. Tak samo forma dokonywania tych przestępstw jest całkowicie inna, bardziej brutalna. Kompletnie nie jesteśmy na to przygotowani. Czyli, reasumując, aktywiści to jest taka piąta kolumna, taka grupa dywersyjna. Również ci aktywiści z grupy Granica, grupa dywersyjna, która swymi działaniami wzmacnia tą presję migracyjną i swymi działaniami wskazuje przemytnikom drogę działania. I tyle. Powinni być zakazani, powinni być wyeliminowani z życia społecznego, wszyscy powinni siedzieć w pierdlu za przemyt przez granicę, a nie chwalić się w mediach społecznościowych tym, co robią. To oni sprowadzą na nas wszystkich nieszczęście. To my w Polsce powiatowej będziemy mieli najwięcej problemów z tym, czego jesteśmy teraz na granicy wschodniej, zachodniej świadkami. Granica zachodnia, szanowni państwo, granica z Niemcami jest coraz bardziej uszczelniana. Za chwilę nie przeciśnie się przez nią mysz. Natomiast przez wschodnią granicę wchodzą migranci do Polski jak nóż w masło. No więc sami państwo sobie odpowiedzcie, co będzie za chwilę działo się w tak zwanej Polsce powiatowej. Ale właśnie o tym, właśnie te stosunki społeczne są w agendzie tych grup aktywistów, które specjalnie, z premedytacją, działają w kwestii, w kierunku zagrożenia bezpieczeństwa naszego państwa. I tyle. Nie zostawiłbym na nich suchej nitki, ale niestety, szanowni, to nie my jesteśmy decyzyjni w tym kraju i to nie my. Mówię tutaj o naszych strukturach, w moim przypadku strukturach Konfederacji Korony Polskiej, nie podejmujemy decyzji, więc na tą chwilę, brutalnie powiedziawszy, Polska otrzyma to, co wybrała w ostatnich wyborach sejmowych, samorządowych i europejskich. No tutaj warto jeszcze dodać, że przecież to ci aktywiści sprokurowali powstanie specjalnego zespołu śledczego do spraw nadużyć żołnierzy na granicy. No i widać, że są jednak dalej hołubieni, że ta mądrość etapu się zmieniła trochę, ale nie do końca. No chwilowo posłowie nie biegają już tam z torbami na granicy. Pytanie, czy zaraz nie zaczną. Znowu. Mądrość etapu zmieniła się tylko, jeżeli chodzi o media mainstreamowe. Po prostu warszawski rząd, pan premier Tusk ze wszystkimi swoimi akolitami zauważył, że przegiął. Zauważył, że przegiął. Któryś raz z rzędu wysunęli się przed orkiestrę. I tylko dlatego, szanowni państwo, mamy malutką zmianę retoryki. Tylko i wyłącznie dlatego. Jeżeli pozwolimy, jeżeli nie będzie presji z naszej strony, to szybko się otrząsną i wzorem Niemiec, Francji, Szwecji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, sprowadzą nam ten kłopot na głowę. Pamiętajcie, że my jesteśmy już jednym z nielicznych państw, my Czesi, Słowacy, Węgrzy, państwa bałtyckie, jednym z nielicznych państw, które jest w miarę jednolite etnicznie. Jeżeli w takim tempie, w jakim to w tej chwili zauważamy, przyjdzie do naszego kraju
czy wjedzie na pełnym pędzie naszego kraju pakt migracyjny, to już nie będziemy ani polskim państwem, ani nie będziemy państwem, krajem, w którym mieszkają Polacy. Będziemy po prostu mieszanką wybuchową, tak jak widzimy to w Niemczech, we Francji, w Szwecji, Hiszpanii, Włoszech, jak już mówiłem. Nie na darmo. Bruksela chce zmusić subsaharyjczyków, na przykład tym wyrównaniem socjalu w całej Unii Europejskiej, to też jest fajna rzecz. Emeryt polski po 50 latach pracy będzie miał mniejszą emeryturę, aniżeli subsaharyjczyk, który nielegalnie wjechał do Polski. Nie na darmo Bruksela chce zmusić tych subsaharyjczyków, aby pozostawali w Polsce, bo tylko wówczas będą dostawali socjal. Nie na darmo na siłę chcą ich osiedlić u nas. Więc bądźcie gotowi, po prostu pracujcie na tych kierunkach, na których możecie, na przykład rozpowszechniając wszędzie chrobry szlak. W innym przypadku sami przyłożycie rękę do tego, co nas czeka. No ale jak widać, już nie tylko paktu migracyjnego potrzeba, bo już mamy właśnie na granicy zachodniej też są pushbacki. To jak wiemy, są zapewne uśmiechnięte pushbacki. W przeciwieństwie do tych nieuśmiechniętych pushbacków, jakie stosowała poprzednia władza na granicy polsko-białoruskiej. No, można powiedzieć, że to są pushbacki trochę bez żadnego trybu, ale nie do końca. Tak więc jak widać, już nie trzeba paktu migracyjnego, bo Niemcy sobie stwierdzą, a przyjechał do nas z Polski, to odsyłamy go Polakom i to najlepiej tak, żeby jeszcze oni nic nie wiedzieli. No a teraz mamy jeszcze to kolejny pomysł światłych eurokratów pod tytułem: trzeba zrównać świadczenia dla imigrantów w całej Unii Europejskiej, żeby sobie nie jechali tam, gdzie te świadczenia są denominowane w euro zamiast w innych słabszych walutach, takich jak na przykład złotówka. Także no, w zasadzie chciałoby się powiedzieć, no nam nie trzeba Bundeswehry, no ale robi się nieciekawie. Znaczy, no, sprawa jest prosta, szanowni państwo. Już x czasu temu w naszych bańkach medialnych, powtórzę teraz jeszcze, mówiliśmy o tym, iż w końcu Niemcy zamkną granicę. Wówczas byliśmy szury, oszołomy, płaskoziemcy, tuba Moskwy i Putina. Niemcy zamknęły granice z bardzo prostego powodu. Nie ma gdzie tych ludzi już relokować. Jeżeli w ciągu 3 dni na Lampedusę, za zezwoleniem pani Meloni, tej zbawczyni Europy Południowej, przyjeżdża 7 tysięcy subsaharyjczyków, to znaczy przyjeżdża, oni są po prostu wyławiani przez 19 statków NGO-sów sponsorowanych przez państwa Europy Zachodniej, wyławiani są od przemytników, przewożeni na wybrzeże włoskie, potem są relokowani w całej Europie. To nie dziwota, że nie ma gdzie tego w Europie Zachodniej już umieszczać i trzeba to rozlokować w Europie Wschodniej. Niemcy, wiedząc o tym, że wszyscy chcą do Niemiec, wszyscy chcą do krajów skandynawskich, wszyscy chcą do Wielkiej Brytanii, uszczelniają granice. Są na tyle zdeterminowani, że prowadzą różnego rodzaju działania. To też nie jest żadna nowość, typu pushbacki. Tylko, że jeżeli rząd warszawski na te pushbacki pozwala, no to tak jak te NGO-sy na granicy wschodniej, tak tutaj rząd warszawski na granicy zachodniej daje zielone światło, a walcie te pushbacki do Polski, a kogo to interesuje, damy radę. Coś na zasadzie wypowiedzi pani kanclerz Angeli Merkel w 2015 roku, jak otworzyła granica, która wówczas mówiła na każdej konferencji prasowej via schaffen das, pokazywała to serduszko i mówiła via schaffen das, czyli damy radę. No my też damy w tej chwili radę i już mamy w Lubuskim pełno różnych osób, które do nas trafiły z Europy, z Niemiec i które zostawione same sobie zaczynają już powolutku budować struktury mafijne. To jest początek tsunami, to jest początek walca, który przyjedzie przez nasz kraj. Nie musimy czekać do 2026 roku, aby ruszył pakt migracyjny. Ten pakt migracyjny już, bo mamy po wyborach, więc rządzący w Warszawie, pan premier Tusk, pan Kosiniak-Kamysz, pan Hołownia mogą sobie na to pozwolić.
ten pakt migracyjny już u nas jest i będzie coraz bardziej się rozpędzał. Natomiast my jesteśmy kompletnie do tego nieprzygotowani, kompletnie nie wiemy, jak się temu przeciwstawiać. Natomiast społeczeństwo jest rzucone na pastwę. Jest rzucone na pastwę tych osób, które przyjeżdżają. No i szanowni państwo, nie tylko zielony wał będzie was dobijał finansowo, również wczesny pakt migracyjny, który już u nas jest, dobije was jeszcze bardziej finansowo, no bo będziecie musieli zabezpieczać wasze domostwa, dobre drzwi, żaluzje, porządne, nie byle jakie, dobre okna, to wszystko kosztuje, systemy alarmowe, porządne płoty. Ci, którzy będą się starali, no to rasistowskie dumania z mojej strony, tylko to jest doświadczenie z 35 lat przebywania na terytorium Republiki Federalnej i z racji wykonywanego zawodu, czyli przemieszczania się po Niemczech i obserwowania tego, co się dzieje. To do nas dojdzie z bardzo prostego powodu, tak jak Państwu mówiłem, 16% obcokrajowców w Niemczech odpowiedzialnych jest za 46, coś tam procent przestępstw. I tu mówię o obcokrajowcach, którzy nie mają niemieckiego obywatelstwa. Jest mnóstwo obcokrajowców, którzy to niemieckie obywatelstwo mają i tak praktycznie można powiedzieć, że większość przestępstw w Niemczech popełniają w tej chwili nie Niemcy, a obcokrajowcy. I takie gadki typu wszystkie mówieni są biali, heteroseksualni mężczyźni, gwałcą biali mężczyźni, jak ta pani dziennikarka, ta pani Opolska coś o tym powiedziała. Wczoraj wystąpienie pani, zawsze zapominam, pan marszałek Bosak był w TVN24 i tam ta główna dziennikarka tego medium antypolskiego zapytała pana Bosaka, właśnie nie zapytała, stwierdziła, że ciekawe, jakby się pan Bosak zachował, gdyby jego córka miała wyjść za ciemnoskórego. Zaczęła prowadzić jakieś tam swoje dywagacje. Otóż ja nie wiem, jakby się zachował pan Bosak. Ja bym powiedział, ja powiem państwu, jak ja bym się zachował. Nie pozwoliłbym na to. Zrobiłbym wszystko, aby na to nie pozwolić. Wiem, że miłość nie wybiera, etc., etc., ale zerknijcie sobie na mojego Twittera, co się dzieje, czym się kończą takie mieszane małżeństwa, jak ci ludzie, którzy do nas przybywają, się zachowują, oni całkowicie inaczej, bym w kolokwialnie, tykają. Niewierny dla muzułmanina jest zwierzyną łowną, którą należy oswoić albo zabić. To nie ja, to jeden z islamskich profesorów, z muzułmańskich profesorów z Hamburga, który zajmuje się właśnie migracją. Kobieta jest dla muzułmanina polem uprawnym, który może zagospodarować jakkolwiek mu się podoba. To znowuż nie ja, to hadisy, to wypowiedzi proroka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nigdy, ale to nigdy takie małżeństwa się nie udają. Na początku jest sielanka, dopóki dany osobnik nie dostanie obywatelstwa, a potem mamy jeden wielki kłopot. Ja jestem przeciwny takim związkom, które potem kończą się tragicznie, najczęściej, no nie najczęściej, tragicznie kończą się dla kobiety. Mężczyzna nie może poślubić muzułmanki, nie będę z muzułmaninem, natomiast muzułmanin oczywiście może wziąć niewierną za żonę. To jest bardzo poważny problem, który w tej chwili jest zamykany takim stwierdzeniem, wiecie, och, rasistowskie podejście do sprawy, faszyści, etc., etc. Nikt z tych dziennikarzy nie zagłębia się w tą sytuację. Nikt nie widzi, jakie problemy są z tak zwanymi mordami honorowymi. Ostatnio znowu znaleziono w Niemczech Zachodnich dziewczynę, która najprawdopodobniej została zabita przez swoich rodziców za to, że zachowała się niegodnie, czyli chciała nawiązać kontakt z niemuzułmaninem, Afgankę. Więc takich przypadków jest mnóstwo, ale o tym się już nie mówi. Ludzie się już do tego przyzwyczaili i wszystko jest cacy. Więc wypowiedzi TVN24 na temat, czy pan Bosak pozwoli, czy nie pozwoli, to jest takie granie na uczuciach, to w dodatku takie płytkie. To są ludzie, którzy poza faszyzmem, nazizmem, ksenofobią, rasizmem nie mają nic innego do powiedzenia. Zero merytoryczności. Jeżeli im się przedstawia jakiekolwiek fakty, to one są zbywane tymi hasłami, którymi Państwu się wypowiedziałem. Jesteś faszystą, więc nie możesz przedstawiać żadnych faktów. No niestety, taką elitę sobie wyhodowaliśmy, czy też pozwoliliśmy na wychowanie takiej elity po 90 roku i tak mamy, szanowni Państwo. Więc raz jeszcze, czekają nas ciężkie czasy, do których jesteśmy kompletnie nieprzygotowani i jeżeli nie zaczniemy w tej chwili się przygotowywać, to nas po prostu nie będzie.
No właśnie, no to jeszcze jeden aspekt. Nadchodzi pakt migracyjny. My mamy oczywiście być zwolnieni. Tutaj wszyscy zapowiadają, że absolutnie tutaj nikogo nam nie przyślą. No, wiele osób mówi inaczej. No, tym bardziej, że przecież większość, bo tutaj mieli być się liczyć ci Ukraińcy. Tylko, że Ukraińcy u nas nie mają statusu uchodźców, to jest jakiś zupełnie inny status, myśmy ich przyjęli. Zasadniczo jeszcze jest jakby jeden też wątek, który chyba warto poruszyć. Teraz jest jakby takie wzmożenie z pokazywaniem, że tu czy ówdzie na ulicach polskich miast pojawiają się właśnie subsaharyjczycy czy jacyś inni tam Hindusi czy cokolwiek. Muszę powiedzieć, że no to już jest widok przecież od dawna widziany, zwłaszcza w Warszawie, ale i w innych większych miastach. Teraz jest jakieś wzmożenie. Zastanawiam się, czy przypadkiem to do tego wzmożenia też nie popycha może ta strona rządząca, żeby pokazać: o, zobaczcie, mowa nienawiści, musimy tu wprowadzić te przepisy, zakneblować, bo tu po prostu taki rasizm się wylewa od prawa do lewa i od lewa do prawa, że to już niedobre jest. Czy wypływ po wyborach europejskich tych wszystkich osób na ulicy miast, no nie jest, że tak powiem, przypadkowy? Wiecie, no cały czas była cisza, nic nie było, teraz się to wszystko pojawiło. Oczywiście, że te wszystkie procedowane w Europie Zachodniej akty prawne dotyczące mowy nienawiści będą u nas również procedowane i oczywiście, że one zostaną przegłosowane i oczywiście będziecie musieli się do tego dostosować, inaczej zostaniecie ukarani i będziecie karnie odpowiadać. Każdy takie procedowanie we wszystkich państwach tych właśnie przepisów ma jeden zasadniczy cel, aby was zakneblować, abyście nie mogli przeciwstawiać się temu wszystkiemu, co nas czeka. No zobaczcie te kwestie na granicy, tak? Żołnierze strzelają w swojej obronie, są zatrzymywani, postawione są im zarzuty, bo mogli trafić uchodźcy. No słuchajcie, no jeżeli ktoś przekracza granicę nielegalnie, jeżeli ktoś próbuje się nielegalnie dostać do danego państwa, to co mamy robić? Tylko strzelać. Innego wyjścia nie mamy. Wy będziecie przeciwstawiali się, będziecie bronili swojego domostwa, będziecie bronili swoją rodzinę, będziecie bronili swoje żony, swoje córki, swoje dzieci, też oczywiście będziecie oskarżeni o mowę nienawiści, też oczywiście będą próbowali was ukarać. To jest taki bat. To jest taki bat, który na nas kręcą. I to nie jest też, szanowni państwo, żadna nowość. Z tym się spotykamy w Europie Zachodniej. Zobaczcie, co dzieje się w mediach mainstreamowych. No to już o tym dzisiaj mówiliśmy. Faszyzm, nazizm, ksenofobia, rasizm, etc., etc., etc. Natomiast wszystko, co robi Black Lives Matter, który promuje czarną supremację i białą winę. Jest coś takiego, tak? Czyli my, jako biali, nasza biała wina to jest nasza odpowiedzialność za lata niewolnictwa. No nie wiem jak państwo, w mojej rodzinie nikt niewolników nie miał, nie trzymał. Nie braliśmy udziału w żadnych tam podbojach czarnego lądu, etc., etc. Jedyną rzecz, którą ja mam wspólną z czarnym lądem, to są książki Tomek na czarnym lądzie, którą się zaczytywałem i to wszystko, albo w pustyni i w puszczy, to jest cały mój kontakt z czarnym lądem i cały mój kontakt ewentualnie z jakimś tam niewolnictwem, ale również w Polsce nie brakuje debili, którzy po uduszeniu tego napakowanego prochami czarnego przestępcy promują właśnie czarną supremację i białą winę. No przecież całowanie bo wszystko. No przecież to jest jakiś obłęd. Ja taką grafikę zapostowałem w trakcie kampanii do Europarlamentu i czy tam do wyborów samorządowych, już nie pamiętam, bo to ten czas tak szybko leci. To spłynął na mnie taki hejt również wśród naszych koalicjantów, jak ja, prawicowy polityk, mogę takie grafiki wrzucać. No to jest właśnie ten brak edukacji, to jest ten właśnie brak niewiedzy. Tak, białe kobiety całują w ramach czarnej supremacji, białej winy, buty czarnych mężczyzn. I to można sobie wygooglować, nie trzeba być profesorem uniwersytetu zajmującym się tymi tematami, aby zobaczyć, w którym kierunku to idzie. To jest ten mainstream, który nam to wtłacza do głów. My mamy całować buty
czarnych mężczyzn. Białe kobiety mają całować buty czarnych mężczyzn. Biali ludzie mają być poddani czarnej rasie tylko i wyłącznie dlatego, że są odpowiedzialni za lata kolonializmu. Ja nie jestem za nic odpowiedzialny i nikogo nie będę w buty całował, czy to jest czarny, biały, żółty czy czerwony. Ale tak, proszę Państwa, w tej chwili to się robi i w tym kierunku to idzie. Więc bądźcie świadomi i organizujcie się. Bo inaczej, was jak was, mówię tutaj o ludziach w moim wieku, ale naszych dzieci, naszych wnuków już nie będzie. To jednym zdaniem na koniec. Ja się osobiście obawiam, że pewnego rodzaju obróbka społeczeństwa przez media, polityków, etc. po prostu już doszła do tego punktu, że no, chyba już może być trochę za późno, że niestety to, co widzieliśmy imigranta skaczącego po samochodach, to jest tylko preludium. I niestety musi przyjść, że tak powiem, ten moment dopiero upadku, taki jaki obserwujemy teraz na zachodzie, we Francji, w Niemczech, żeby doszło do jakiegoś przebudzenia. No tego się niestety obawiam, ponieważ poprawność polityczna, niezależnie od tego, kto był u władzy, wchodziła coraz głębiej i obawiam się, że w większości, przynajmniej u większości Polaków, już się zadomowiła i trudno będzie ją wyrwać z korzeniami. Powiem jednym zdaniem. Cały czas, czy tutaj na Chorobrym Szlaku, czy na innych mediach naszych prowadzkich, twierdziłem, iż musimy uważać, że ostrzegamy, że następuje, zbliża się poważne zagrożenie, ale od jakiegoś czasu mówię tak. Ja cynicznie, niech przyjeżdżają. Niech przyjeżdżają masowo, niech gwałcą, niech podpalają, niech rabują. Nie ma innego wyjścia chyba. Tak mi się wydaje. Polacy się nie obudzą. Dla większości z nas przekaz mainstreamowy jest przekazem świętym. Dla większości z nas kwestia grilla, kiełbaski i piwa jest ważniejsza niż kwestia ich własnego bezpieczeństwa. Większość z nas łyka przekaz warszawskiego rządu jak pelikany pokarm. Nie ma możliwości chyba innej. Pan redaktor ma tak wydaje. Jeżeli migracyjny nie będzie u nas na pełnym pędzie, jeżeli pakt migracyjny dotknie Polski powiatowej, bo do tej pory wszyscy mówią, nasza chata ze skraja, co on tam opowiada, jakieś tam pierdoły, albo mówią, to wracaj do Niemiec, tak, pojechałeś, to tak masz. Nie, nie ma tak, pojechałeś, to tak masz. Mam, tak, pojechałem, mam, ale my w Polsce też będziemy to mieli. Czy tego chcecie, czy nie chcecie, będziemy to mieli. I to są oczywiście efekty nagonki medialnej i oczywiście efekty naszych wyborów, naszych wyborczych wyborów. To, na co głosowaliśmy, to otrzymamy. I chyba tylko wtedy, a to i tak nie będzie już łatwe, bo największym problemem jest później, bo już potem z reemigracją jest bardzo, ale to bardzo poważny problem. A jak wpuścisz i usunąć nie możesz, to stosunki społeczne będą się zmienią, konflikty, nastąpią bójki, nastąpią zabójstwa, etc., etc. To podchwycą media mainstreamowe, zaczną określać Polskę krajem faszystowskim i wtedy ta kula śnieżna już na poważnie ruszy. Ale chyba jednak, ze względu na tego grilla, piwko i kiełbaskę musi to, panie redaktorze, nastąpić. No to myślę, że to tyle. Tym akcentem zakończymy. Moim i Państwa gościem był pan dr Sławomir Rozdek. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak zawsze prosimy o kciuki w górę, subskrypcję, komentarze, wsparcie kanału dane w opisie. Także zachęcam, w opisie jest nasz kącik księgarski. Można się zapoznać z naszą ofertą. To tyle na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.